Witam wszystkich gości, pana burmistrza Jana Brąsia, pana wicestarosty Stanisława Stępnia, panią burmistrz Edytę Małysniczego, panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Agatę Szpilek. W Polsce jest ponad 7920 bibliotek publicznych. Ale z pewnością na tejże mapie Oleśnicka Biblioteka Publiczna się wyróżnia. A dla nas, Oleśniczan, wyróżnia się w sposób szczególny. Przekazują takie ciepłe, serdeczne pytania. To się rzadko spotyka. Niekoniecznie w tych czasach, zawsze tak było. Ale myślę, że to, co teraz obserwujemy od lat, ja osobiście traktuję pani funkcję jako, no cóż, jako kontynuację tego, co ja robiłam.